No i powiem wam, że troszkę zimno. Słońce zaszło, wieje, ryby nie biorą. Coś mi podżerało, ale zdechło. Poluzowało mi żyłkę tylko na tej wędce. No i siedzimy, siedzimy i nic się nie dzieje. Zdecydowanie wolę spinning, zwłaszcza z łódki, kiedy można popływać, poobrzucać jakieś fajne miejsca pod warunkiem, że biorą ryby. Co do PZW, PZW nie opłacam. Przynajmniej u mnie nie jest zbyt warto. Marne ryby. Znaczy nie no, tych ryb trochę było w sumie. Tylko że nic konkretnego. Wszystko było, głównie jak łowiłem na Wiśle, to były leszcze. Leszcze, jeszcze raz leszcze. No i krąpie, mnóstwo krąpi. A co do łowienia na jakichś stawach czy żwirowniach, były ryby głównie z zarybień, więc nie wiem, niektórzy się oburzają, o ja pierdzielę, jak to można jechać na łowisko komercyjne, przecież to żadne cuda złowić tam ryby. Ale przecież większość ryb na wszystkich jakichś mniejszych żwirowniach pochodzi z zarybień, pstrągi, karpie, nawet szczupaki, liny. Sporo ryb jest za rybień, więc dlatego nie wiem, dlaczego wędkarze tak unikają, że o nie, komercja, komercja, nie, komercja jest B. Nie zawsze jest tak, że rzuca się, jedzie się na komercję, zarzuca się wędkę i wyciąga się ryba za rybą. Czasem jedzie się, siedzi się cały dzień i nic się nie złapie, tak samo jak na innych wodach. No wiadomo, że dzień do dnia niepodobny. Dobra, śmigamy przerzucić wędkę, przynajmniej tą jedną, rzucę w inne miejsce, zobaczymy. Rzucę gdzieś bardziej tam, pod same te krzaczory. Ta wędka jest fedrowa. No i tak dość daleko rzuciłam. Na tej drugiej wędce mam strasznie grubą żyłkę. I tak dobrze już nie idzie. Chłopaki coś mają chyba. Taką kulę zarzuciłem. Założyłem. Truskawkową. O kurde, tam mają jakąś fajną rybę. Jest to gramowy koszyczek. Ręce oczywiście całe dopierdzielone, ale mam wodę, więc umyjemy. Tu jest mój cały barłok. Dobra, zarzucamy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pod sam brzeg. Nawet się udało. Dobra,
zostawimy. No coś mają. Było branie, ale się nie zahaczyło. Dobra, rzucamy. Przerzucam następny raz. Kurde, dofajdałem się całej zanętą. Wbijemy tak ładnie w ten koszyczek. To się rozpuści, powinno wypłynąć. Tyle teorii. Ciągniemy żółkę. A zarzucimy jeszcze raz. Mimo, że zmieniłem zanętę. Zmieniłem kulkę i był efekt. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czy to coś pomoże? Dałem mniejszy haczyk i mniejszą kulkę. Różową. Czy coś z tego wyjdzie? Pod same krzaki. No i co, i czekamy. Jedno branie było. I tyle. Oczywiście się nie nagrało, bo nie mam włączonej kamery cały czas. Ale może jeszcze się uda. Miałem taki duży hak z truskawkową kulką. Nie działo się za wiele na niego. Odkładamy go do skrzynki. Czekamy dalej. 17:08, 14, 3 godziny. 3 godziny miałem dwa takie fajniejsze brania, niestety nic się nie zacięło. No ale cóż, tak to bywa. Nawet i na komercji. Ale przynajmniej tutaj wiem, że są ryby, no. Są naprawdę ładne sztuki, więc można siedzieć.
jest jakaś większa nadzieja niż na PZW. Przerzucimy. Może jakiś mniejszy kubek założymy. Kurde, ale nie chcę małych ryb. Tu mam koszyczek 70 gram. Się poplątało. Źle rzuca gruba żyłka. No i co? I czekamy. Także tego się nie spodziewałem. Myślałem, że chociaż kurczę jedną jakąś dwie rybki wyciągnę. A tu troszkę kiepskie rozpoczęcie sezonu. No ale dobra, nie ma się co poddawać. Posiedzę jeszcze chwilkę. Jeżeli coś złapię, to wam wrzucę. Jeżeli nic nie złapię, to nic nie wrzucę. To znaczy, że nic dzisiaj nie złapałem i jestem na zero. Ale co ono? Trzeba się wybrać, kurczę, za, może nie za tydzień, ale na pewno w długi weekend majowy nigdzie nie jadę, bo wszędzie będzie dorąbane pełno ludzi. Zazwyczaj długi weekend majowy spędzamy w domu, więc odpoczywamy. Myślę, że gdzieś za miesiąc się zbieramy do Szwecji, więc możecie oglądać, jak to wędkowanie będzie tam wyglądało, chociaż jedziemy w nowe miejsce, więc nie obiecuję, że będzie mnóstwo ryb. I mam nadzieję, że będzie coś ryb, bo kurde, wiadomo, że każde nowe miejsce, zwłaszcza spinningowe, no jest ciężkie. Jest ciężkie. Trzeba obczaić jaka woda, jakie coś, więc zobaczymy. No. Jedziemy na jezioro Malaren w Szwecji tym razem. Zazwyczaj jeździliśmy na szkiery. I póki co ryby nam dopisywały. Zobaczymy, jak będzie nad tym jeziorem. No. Oby lepiej niż dzisiaj. Także trzymajcie się ciepło przede wszystkim, bo niedługo majówka. No i o lepszych efektów wędkarskich niż ja dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmu. Hej.